Era Wodnika. Od tej chwili wasze życie powinno zacząć się poprawiać. Witajcie, drodzy słuchacze. Od tysięcy lat ludzie, którzy służyli wyłącznie sobie i byli bliżej świadomości separacji, pobierali korzyści z energii, która działała jak sprzyjający wiatr. Ta świadomość separacji za moment się wyjaśni, czytam dalej. Stawali się bogaci, odnosili sukces i zdobywali sławę, podczas gdy ludziom, którzy służyli innym i tym, którzy byli bliżej świadomości jedności, często przeszkadzały energie działające jak wiatr w twarz. Z reguły walczyli i nie otrzymywali uznania. Czasami byli nawet zabijani, zwłaszcza jeśli zwracali uwagę na to, co faktycznie się dzieje, kiedy próbowali przynieść ludziom technologie, które uwolniłyby ich od systemu. Ale wraz z przybyciem na naszą planetę nowej energii, wraz z wejściem układu słonecznego w tak zwany pas fotonowy, wszystko się zaczyna zmieniać. Ludzie służący sobie teraz zderzyli się z energetycznym wiatrem wstecznym, a ludzie służący innym otrzymali wiatr sprzyjający. Mroczni kontrolerzy mają jeszcze pewien stopień władzy, minie jeszcze trochę czasu zanim zostaną usunięci, ale energia naszego świata nieodwołalnie zwróciła się przeciwko nim. I teraz oni będą doświadczać wiatru w twarz zamiast wiatru w plecy. Energia zwraca się przeciwko nim. Mało tego, wiatr w plecy dla tych, którzy służą innym, i wiatr w twarz dla preferujących służbę sobie, będą się nasilać. Sytuacja będzie się stawać coraz bardziej nie do zniesienia dla kontrolerów sił ciemności i coraz łatwiejsza dla nosicieli światła. Przebudzenie staje się coraz łatwiejsze wraz z każdym kosmicznym wydarzeniem i z czasem obudzi o wiele więcej ludzi. Jednak znajdą się osoby, które odmówią lub po prostu nie są gotowe, aby się obudzić. Na poziomie duszy życie tych ludzi będzie stopniowo stawało się coraz trudniejsze. Będzie tak do czasu, aż przebudzenie nie stanie się łatwiejsze lub też oni opuszczą naszą planetę. Jeśli nosiciele światła nie podtrzymywaliby światła, to najprawdopodobniej ponad połowa ludzkości zostałaby unicestwiona. Pozostała część znalazłaby się w pułapce niewoli i to nie w tym obecnym ukrytym niewolnictwie, ale jawnym i totalnym. Obecna sytuacja nie jest zbyt dobra, ale i tak jest dużo lepsza niż mogłaby być. Jest to w dużej mierze zasługa starań nosicieli światła. Niektórym z Was może się wydawać, że Wasze wysiłki i cierpienie poszły na marne, ale udało się Wam utrzymać świat przy życiu w bardzo ciemnym i trudnym okresie. Sytuacja na Ziemi byłaby znacznie gorsza, gdyby Was tutaj nie było. I siły wyższe wyrażają wam za to wdzięczność. Od tej chwili, wasze życie jako całość powinno stopniowo stawać się coraz łatwiejsze. Nie oznacza to, że już od dziś wszystkie trudności staną się przeszłością, ale ogólnie od teraz, wasze życie powinno się zacząć poprawiać. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.